Cześć, cześć, cześć! Nowa gierka. Szukałem właśnie gierki, która jest nieznana na rynku polskim, która jest w ogóle nie reprezentowana w YouTubie, w polskojęzycznym, a która jest warta uwagi. Ta gra jest warta uwagi. To jest jedna z moich ulubionych gier. Ta gra nazywa się Sword of the Stars. To jest numer jeden. Sword of the Stars 2 jest beznadziejna. Sword of the Stars pierwsza, tak zwana Prime, jest klasykiem. Idziemy, mamy różne tutaj galaktyki, możemy zrobić. Jak widzimy, jest pełny trójwymiar. Możemy też zrobić dwuwymiarowy. Ale my jesteśmy hardcore. My idziemy na prawdziwą galaktykę. Pełny trójwymiar, ok? Pójdziemy, żeby było 200 gwiazd. Dystans między gwiazdami jest 6 lat świetlnych. Żadnych bonusów sobie nie dajemy. Będzie 6 raz. My będziemy grali dolfinami, bo dolfiny są najłatwiejsze do gry, jeżeli chodzi o takich noobów jak my. Każda, albo będziemy może grali hiverami. Każda rasa ma swoje własne napęd statków kosmicznych, hiperspacja. Ludzie, ludzkość, human, poruszają się nodami. Te, gdzie są dziury, wormhole, czarne dziury między gwiazdami, tam mogą się ludzie poruszać. I oni się poruszają z jednego miejsca na drugie bardzo szybko, ale tylko te, co są połączone. Hiver, robaczki, bardzo wolno się poruszają, ale bardzo wolno, ok? Ale jak mają takie statki specjalne, które znajdują się gate, to są statki bramy. One otwierają łączność między jedną bramą a drugą i wtedy jest teleportacja od jednej planety do drugiej w jednej turze. Także jak już otworzymy, zdobędziemy system i będziemy mieli tam tą gate, tą bramę, to mamy najszybszą komunikację, jaką możemy mieć. Ale jeżeli nam bramę zniszczą, to znowu będziemy człapać do nich bardzo wolno. Tarkas mają, to jest jedna z prościejszych ras do grania. Mają twarde statki, bardzo odporne. I mają troszeczkę gorszą technologię. W tej grze technologii, jeżeli się robi nową technologię, naukowcy odkrywają nowe technologie, szanse są, że technologii danej nie odkryjemy. Że jak odkryjemy technologię, to ona jest połączona z inną technologią i ta technologia może by nam się nie udać odkryć. Więc niektóre rasy są bardziej technologicznie przysposobione do odkrywania, niektóre gorzej. Tarkas są troszeczkę gorzej. Wszystkie, najlepiej grać Lirem też dlatego, że wszystkie technologie dla Ciebie są otwarte. I dlatego będziemy grali Lir. To są delfiny kosmiczne, ok? Zule to jest bardzo zła rasa. Oni odkrywają technologię tylko podczas tego, jak porwą zakładników, wejdą im do mózgu, zjedzą ich mózg. Ja tego nie mówię w przenośni. Zjedzą ich mózg, tak? I wtedy dowiedzą się o nowych technologiach. Także oni, ich rasa polega na tym, że na początku gry są bardzo silni, porywają innych albo i opanują całą planetę, wszystkich robią jako niewolników i tak dostają nowe technologie i niewolników. I później oni wszyscy na tej planecie zginą, więc Zule muszą przejść do innej planety, porwać wszystkich albo zrobić z nich niewolników i tak ad infinitum. Bardzo trudna rasa do grania. Oni się poruszają tak samo prawie jak ludzie, nodami, ale mają inne nody, niekoniecznie takie same jak ludzie, ale też się szybko poruszają, więc mogą nas nieźle zaskoczyć i dać w dupcie. Następna rasa to są Morigi, to są ptaki, to są kruki. Oni cię poruszają, że im więcej statków jest we flocie, tym szybciej im idzie poruszanie się. I oni są silni podczas gry późnej, no może tak środkowo późnej. Na początku są w miarę słabi, więc mogą dostać w dupcie od Zulów. Będziemy grali na 450 sekund na bitwę, ponieważ ta gra jest jak Total War. Ta gra jest jak Total War w kosmosie. Tury są strategiczne, natomiast walka jest real time. Także naprawdę zobaczycie, o co tu chodzi. Random Encounters damy sobie słabe, damy 1%.
Alliance znamy, że będą mogły się rasy sprzymierzyć jedna z drugą. Jeżeli my się nie sprzymierzymy, a nasi wrogowie się sprzymierzą, to będzie krucho z nami. Ale spoko. Idziemy. Gra się będzie nazywała... YouTube. I teraz robimy rasy. Więc my będziemy, tak jak powiedziałem, lirami. Ja już jestem przyzwyczajony, że te... wiem, jak te rasy tu się ustawia i mam swoje ulubione kolory. To będzie ludzkość. Później pójdą hajwery, czyli robaczki. Oni będą pomarańczowi. Na razie sobie ustawiamy te wszystkie rasy. Przepraszam, nie hajwery, to będzie Tarkast. Tarkast lubię być, żeby byli czerwoni. Każdym daje swój znaczek taki, żeby było widać na mapie. Następne będą Zule. Zule to są purpurowe monstra, więc damy ich purpurowe. Bardzo straszna rasa. I na końcu będą Morigi, czyli kruczki. Dobra, wszystkie rasy są. My gramy jako delfinki. Tu mamy jeszcze całą historię tych delfinów. Ta gra ma zaskakującą ilość lore, czyli zaskakującą ilość historii. Jeżeli chcecie czytać, to pójdźcie na forum, umiecie po angielsku, albo pójdźcie na Google Translate, wczytajcie to sobie. Jest całe książki o tej grze napisane. Nie wiem, dlaczego ta gra jest nieznana na rynku polskim, ale jest naprawdę warta. Dobra, zaczynamy grę. System update. Więc jak widzimy, to jest kosmos. Jest pełny trójwymiar. Ciężko się połapać, prawda? Spoko, nie jest tak ciężko. Idziemy na naszą planetę. I szukamy, gdzie jesteśmy tutaj. Jesteśmy w środku. Nie, jesteśmy tutaj. Więc jak widzimy, które planety są blisko, a które daleko. No nieważne, najpierw trzeba pójść na... Tak, tak, zaczęliśmy grę. Najpierw trzeba pójść na technologię. Jak widzimy, są różne technologie. Energiczna broń, balistyczna broń, czyli działka energetyczne i laserowe i tak dalej. I działka, które strzelają fizycznymi broniami. Komunikacja i dowodzenie. Xenotech. Jak znajdziemy inne rasy, to będziemy mogli robić, uczyć się ich języka, ich kultury i tak dalej. Waldo Units. To trzeba zrobić research. We begin the quest for knowledge. Industrial, czyli nasza industrializacja. Wszyscy wiemy, na początku tych gier trzeba zrobić industrializację. Później trzeba zrobić cybernetyczny interface, żeby nasz wzrósł industrial output, a potem pójść na genetyczną modyfikację, żeby nasza rasa delfinków bardziej, więcej miała dzieci. Star Drive to jest nasz, co my używamy. My używamy takie mikroskopijne teleportacje. Wyjaśnię, o co chodzi, jak później zobaczymy te statki kosmiczne w akcji. Warhead Weapons, czyli to jest broń rakietowa. Na razie nawet nuklearnych nie mamy. Mamy nuklearne tak naprawdę, nie mamy nuclear shaped, czyli nie mamy dobrych rakiet, no, nic nie mamy dobrego. Deflektory, czyli shield, czyli energetyczna tarcza. Power technology, to znaczy jest co zasila nasz statek. Torpedy. No i wracamy do energetycznych. Mamy Waldo Units, tu trzeba wziąć więcej, ponieważ chcemy, żeby troszeczkę pieniędzy nam się zaoszczędziło, ale też chcemy, żeby nasze Waldo Units były jak najszybciej. Jak widzimy tutaj ten... Możemy tylko 3 wziąć, więc trzeba dać na 3. Niech oni go szybko robią research. Idziemy teraz do design. Mamy różne statki kosmiczne. Wymazujemy niektóre, ponieważ mam je gdzieś. Zostawiamy sobie tylko platformę do defensywy. Oni mają tylko kanon, Gauss kanon i jedną rakietę. One są beznadziejne na razie. Colonizer też jest słaby, ponieważ nie ma sub... Jak widzimy, tu ma 6 miejsc na naszych rybki. Notabene, nasza rasa to są rybki i one pływają, więc to są statki kosmiczne, które ich będą... miały ocean, miały wodę w środku. Tacy jesteśmy. No i tanker.
Tanker notabene ma dużo benzyny i my będziemy go używali jako naszego rekonesans, więc budujemy tankery. Przynajmniej dwa. We shall use steel and fire. I koniec turnusa. Robimy dwie floty. Każda idzie gdzie indziej. Budujemy dalej tankery. Dwa. Zostało nam tylko 16 tysięcy, ale spoko. Włączymy sobie newsy tutaj, żeby nam pokazywało, co jest grane. Ok, split fleet, fajnie. 8, 6, dobrze, idziemy do tej. Idziemy do tej. Budujemy następne statki. Tak jest. Ojej, jesteśmy w czerwonym. Trzeba zobaczyć budżet. 25 tysięcy, ok. A ile nam zostało tutaj? Dwie turnusy. Nie no, jedna musi być. To teraz trzeba zobaczyć budżet. Nie, 6 tysięcy będziemy mieli. Ok, jeszcze jesteśmy na pozytywnym. Negatywny budżet to złe morale nam daje. Lepiej nie mieć negatywnego budżetu. System update. Mamy negatywny budżet. Więc już spieprzyłem sprawę. Dobra, trzeba dać trochę budżetu, poza tym oni i tak mają 104% już odkrycia technologii, to znaczy nasi naukowcy pokazali ciała i mieli je odkryć, ale nie odkryli tej technologii jeszcze, więc ha. Notabene tu mamy statki kosmiczne, które powinny gdzieś lecieć. Ok, odkryli, mamy 55 tysięcy. Więc budujemy nowe statki. Mieliśmy 75 moral, jest 73, ponieważ mieliśmy słaby budżet, ale spoko. To nie jest jeszcze tragedia. Teraz idziemy na Cybernetic Interface. Jaka jest nasza projekcja? 8 tysięcy będziemy mieli. Ok, to fajnie. System update. Ok, mamy następne statki kosmiczne. Jest 11 tur. Tu też jest 11. Trzeba tak odkrywać te statki. No dobrze, pójdziemy tutaj. Może nam wystarczy na razie. Bo się pogubimy w tych statkach. Na razie w turach nic nie dzieje, jak widzimy. 4 tury, ok, spoko. Aha, mamy pierwszą flotę. Climate hazard, to znaczy jak trudna jest ta planeta do kolonizacji. Jest bardzo trudna. We move as you command. To jest jakiś fatum, ponieważ jak zacząłem poprzedni YouTube Let's Play tego, to mi się nic nie udało z planetami. Tu też mi się nic nie udaje. Jak widzimy, cost jest prohibitiv, czyli nie możemy tej planety w ogóle dojść do niej. Nasza rasa nie można do planety dojść, ale i tak nie trzeba, ponieważ kosztuje 601 i ma, jest malutka, jest tylko size 1, czyli jest bardzo mała. Czyli jest w ogóle tragicznie. Ale spoko, może inne planety będą lepsze. Chwileczkę. Myśmy już tą planetę odkryli tutaj. I ona nie jest zła. Czyli tutaj straciłem w ogóle... To źle zrobiłem, nie powinienem tutaj pójść. Przepraszam. Ok, mamy technologię. Lepsza industrializacja. Modyfikacja genów. Czas, żeby nasza populacja wzrosła. Co my tu mamy? Jest malutka, ale taniutka. A tutaj?
Ta jest droga i mała. No dobra. Kupimy nowe te tankery. The steel singers are ready to build. Jazda. System update. Okej. Okay. Robimy nową flotę. 7 tur, okej. Okay. Tu leci statek kosmiczny, nie wiem czy widać, więc tu nie polecimy. Ale pójdziemy tutaj. Co tu mamy? Następna droga. Okej. Okay. Chwileczkę. Jeszcze jedna tura. Oczywiście to się naszym naukowcom nie uda i będzie ekstra tury. Chociaż zobaczymy. Tak jest, wykrakałem, więc oni już przebili budżet. Więc dajmy troszeczkę więcej niż połowa, żeby zarobić trochę forsy. Co my tu mamy? No nic, słabe planety na razie mamy. Nasi naukowcy są beznadziejni. Okej, okay, ty pójdź tutaj. Okej, no w końcu mamy modyfikację genów, czyli już się lepiej rozmnażamy. Idziemy na suspended animation. Dwie tury, okej. Okej. Tu można jeszcze dać. System update. Czy myśmy zbudowali coś? The steel singers are ready to build. Nacisnąłem chyba Enter niepotrzebnie. Okej, okay, spoko. Co to jest? Nie wiemy co to jest, a jest blisko naszej planety, więc trzeba to znaleźć. Czy budujemy coś? Tak, no zbudujmy jeszcze jednego. Okej. Na razie mamy bardzo słabe planety. System update. Tu mamy dwa w ogóle. No super, okej. Spoko. We move as you command. Okej. Tu te dwie. Można by zobaczyć, co tu jest grane. Jejaj, 9 tur. Natomiast tam ma 12. Gdzie? Coś tu jest jeszcze fajnego? Nie, 9 tur jest fajnie. Hej, nasi naukowcy zrobili swoje. Chciałbym bardzo teraz mieć krążowniki, więc to jest Orbital Foundries. Będziemy budować statki kosmiczne w kosmosie, a nie na naszej planecie. To nam zaoszczędzi pieniędzy. I to jest potrzebna technologia, żeby dojść do krążowników, większych statków, no i później jeszcze większych statków, czyli battleship, pancerników. Swoją drogą, te wszystkie technologie, co my tu widzimy, na przykład możemy pójść, mamy genetyczną modyfikację, możemy pójść na atmosferyczną adaptację potem. Nie wszystkie rasy, to jak odkryjemy technologię, to ona ma tutaj swoje gałęzie. I dana rasa ma jakąś tam szansę, żeby daną technologię odkryć. Niektóre rasy bardziej lubią jedną gałąź, jedno drzewo, powiedzmy, to nazwiemy drzewem, technologiczne niż inne. Więc na przykład Hivers, czyli robaczki, nie bardzo lubią energetyczną broń, za to lubią balistyczną, więc im bardziej trudno przychodzi znaleźć, odkryć nowe technologie właśnie energetyczne niż balistyczne. Okay? Na szczęście Liry, my jesteśmy w ogóle fantastyczni, bo my wszystko dobrze odkrywamy. Więc Liry są dobre, żeby właśnie grać na początku. Chwileczkę. Gdzie my jesteśmy? Czy myśmy ruszyli to? Tak, żeśmy ruszyli. To też żeśmy ruszyli. Jest bardzo fajnie. Następna tura, gdzie nic się nie dzieje. W miarę nudno. Znaczy w miarę nudno. Odkrywamy całą galaktykę. Co tu jest?
Następna beznadziejna planeta. Super. Co tu mamy blisko? To jest wszystko odkryte już tutaj tak naprawdę. Hej, hej, gdzie ty mi tu idziesz? Ojojoj. Aha, on jest tak gdzieś tak na szczerym końcu tego pola. Czy tu mamy odkryte? Tak, mamy to wszystko odkryte. Możemy tu wziąć. To jest takie zadupie galaktyczne, ale w miarę bezpieczne będzie od nieprzyjaciół. System update. Yes, Elder. We move as you command. Tu jest bardzo blisko wszystkiego tak naprawdę. To powinno fajnie, ta flota fajnie tu wpadła, bo mamy blisko planety i to wszystko zaraz rozpoznamy. Dwie tury nam zostało na orbitalny Foundries. System update. Następna słabiutka planeta. Turning into the black. 16, 10. Może tu pójdziemy? Okej, to ruszyliśmy. Jeszcze ta. O, ta jest cudowna! Tutaj kolonia. O, jakby spalował dobrze. Tutaj kolonia. Wykrzyki. 1, 1, 1, 2. Dobra. Jak widzimy tutaj, ta planeta już jest markowana i miga nam tutaj. Mało tego, jak jedziemy na eksplorowane systemy, wszystkie tutaj mamy planety, co żeśmy je rozpoznali. Patrzymy głównie na planety, które mają niski hazard i koszt jest w miarę niski. Koszt to jest, ile płacimy za turę, kiedy jest hazard na niej. O, to też jest fajna. Ta też fajna. Nawet nie zobaczyłem. 1, 1, 1. Wykrzyki. Więc ta też jest fajna. Ponieważ kosztuje bardzo tanio i zaraz wyślemy statki kosmiczne, żeby ta planeta była nasza. Okej. Zachowamy grę. Save. Będzie YouTube. I zapraszam do następnego wideo, gdzie naprawdę zacznie się dziać różne fajne rzeczy.